wichrem jak plaga, przez setki wędrówki będą dreptać na wawę nieświadome minionych, zadanych ujadań. Łączę łzy, konsumuję ofiary historyczne linem, zaznaczając, że kiedyś do zabitych z Katynia z delegacją dołączył jeden polski prezydent. Czas pochodzi jak grabarz, namiętności ostudzi, do niebytu strącając palce tak jak krytyka. Zapomnijmy konflikty, zapomnijmy i ludzi, niezależnie po których stali stronach barykad. Lecz to stanie jak duchy, które śpią w sarkofagach od tej śmierci spotkanej nad Elsterą pod Larną. Wiara, że nieśmiertelny honor jest i odwaga, te są nie do zabicia Polska i Solidarność. Choć o małym rycerzu tam kapęta jak hejnał, będzie dalej historii toczył kamień ciemłyński, a w kronikach, w wspomnieniach, w pamiętnikach, w legendach ceno Polsce odważy. Będzie wstęp Mokaczyński. Dobra, mam flagę z... Brawo! Brawo. To jeszcze później dostałam akcję, że to zordynowany ze stanu w miejscu niefortunnym zakłócał. Pożył plany, myśli kierował, tam trudny. Krzyż nie był wielki, lecz przeszkadzał, jakby zupełnie wręcz ściskał. Sprawiał, że gorzka była władza i nie pozwala i krzeska. Nie chciał krzyżowych stacji, lecz krzyż pomyślał i się dopuścił. Widziałeś jeszcze kogoś? Tak, już ktoś tutaj ale... to wiem, tam jest Czarek na górze. Tak, ja to zrobię po Legii, ale gdzieś tam wszystko stoi, tak? Bardziej jest wspaniale. To nie jest mało, to jest nie jest Raz. Jeszcze jedną pioseneczkę posłuchajmy. Czy będzie można gdzieś nabyć tą płytę? Na jakiś czas, jak się uda ją zrobić, to będzie można. Niech atakują specjaliści wojen światowych i domowych, niech szydą pełni nienawiści z hodowców zwierząt futerkowych, niech korzystają w każdej chwili, by zastępami głów rozumnych i argumentem nekrofilii spróbować zamknąć nas do trumny. Niech głupców śmiech. Pragnie nas rozgonić, lecz to właśnie oni boją się swych ech, czując własny grzech. Więc niechaj widzą grę w cierpieniu i nam wmawiają swe obawy w zwykłej powadze i milczeniu. Słysząc odbicie własnej wrzawy, niechaj na zapas się weselą przyszłym triumfem własnej racji, niech straszą, judą, kłamią, dzielą w szlachetnym cyrku demokracji. Niech honor zdechu, cóż im po honorze, Putin to pomoże, nie przeszkodzi lek, ani żaden pech.
tak pragną, aby byli niemi rodacy z moherowej wioski, na wieki wieków wykluczeni, z liderem swym specjalnej troski, więc oblepiają nas łatkami, krzycząc to chorzy na rozumie, dla Polski wszystko wytrzymamy. A naród kiedyś to zrozumie. Niech, 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 niech. Brawo! Szanowni Państwo, teraz poprosimy o głos Tomka Sakiewicza, który zjawił się tutaj. Już chodzi na naszą grafikę. Przepraszam za spóźnienie, ale wyszedłem z chrztu swoich synów. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj tu przyszli. Jednak tysiące ludzi chce pamiętać o tym, co się stało 10 kwietnia. Jeżeli najważniejszą wojną współczesnej Polski jest prawda o pamięć, to myśmy tą wojnę wygrali. My będziemy pamiętać tych, którzy zginęli, i będziemy też pamiętać tych, którzy zabili. My będziemy pamiętać, kto to zrobił, kto do tego doprowadził, kto im pomagał tuszować prawdę, kto doprowadził do tego, że profanowano szczątki poległych, kto doprowadził do tego, że nie można było prowadzić normalnego śledztwa. Proszę Państwa, dzisiaj słyszałem dwie teorie na temat tego, co się stało w Smoleńsku. Pierwsza taka, którą udowodniła ekipa Antoniego Macierewicza, naukowcy międzynarodowi, że dokonano zamachu. Druga taka, że Rosja tak się zachowuje, jak zachowuje, bo chce nas upokorzyć. Jeżeli chcecie nas upokorzyć, to pamiętajcie o tym, że jesteśmy częścią cywilizowanego świata, który kiedyś wam się odwinie. I wam się odwinie tak bardzo, jak sobie nie marzycie o tym w najgorszy czas. Polskę można uderzyć. Polskę można zranić, ale nigdy się jej nie da rzucić na kolana. Jeżeli tego się nie nauczyliście w wieku 19, w wieku 20, to my was tego nauczymy w wieku 21. Kończy się wasza przewaga nad światem. Kończą się dochody z gazu, ropy, to wszystko za chwilę będzie nic nie warte. Świat się zmienia. A wam zostanie tylko to, co żeście zrobili. Brudne od krwi ręce. My uważamy, że Rosji należy się wolność, ale ci sami, którzy odebrali wolność Polakom w 1945 roku, dzisiaj więżą Rosję. Bandyci z KGB, ludzie bez sumienia, ludzie bez skrupułów doprowadzają swój kraj do upadku i powodują, że wszystkie narody naokoło ich zaczynają znowu nienawidzieć. Czy to jest wasz jedyny towar eksportowy, nienawiść? Czy przemoc to jest jedyne, co potraficie sprzedawać światu? Jeżeli chcecie pojednać się ze światem, wyrzućcie tego psychopatę Putina. Wyrzućcie tego... Prez Putinem! Prez Putinem! Prez Putinem!
Putinem! Precz z 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 Putinem! Putin nie wygrywa dlatego, że ma wielką armię, bo ta armia jest nic nie warta. Ona ledwo wytrzymała opór armii gruzińskiej. Putin nie dlatego wygrywa, że ma wielu szpiegów. Ma, tylko że ci szpiedzy pracują dokąd, dopóki są pieniądze. Te pieniądze się zaraz skończą. Putin wygrywa dlatego, że wielu ludzi po prostu się boi. Trzeba skończyć ze strachem, bo to są wszystko papierowe tygrysy. Oni się skończą szybciej niż płonie gazety. Oni się szybciej skończą, niż płoną te ich papierowe plakaty propagandy, które rozlepiają dzisiaj po Moskwie. Putin będzie trwał tak długo, jak będzie trwał strach w naszych sercach. Jak pokonamy strach, to pokonamy i Putina. I wyjaśnimy to, co się stało w Smoleńsku. I nie on jeden trafi za kratkę. Zobaczycie Państwo, że jeszcze w najbliższych latach ci, którzy dokonali tego, co się stało w Smoleńsku, pójdą po prostu do więzienia. O sądzie sprawiedliwym, takim jaki, tak zrealizowany świat.